że analizowaliśmy najpierw poprzez analizę odnośnie wieczności, bo tutaj też w filmie padało, że zasadność globalizacji elektrowni odnośnie wieczności. Poczyniliśmy w pierwszej kolejności tą kwestię i tu na tym obszarze ta wieczność jest od 6,3 do 7,2 metra na sekundę, więc tak jak w filmie podał pan dr Wojciechowski, jest to ekonomicznie i opłacalne, to jest około 70 metrów na sekundę. W dalszej kolejności poczyniliśmy analizę całego tutaj załączonego studium, które jest podzielone na 4 obszary, mające różne funkcje, przeznaczenie i tak dalej. I nie chcieliśmy wchodzić w tereny tutaj nadwiślański, czyli ta jedynka, kolejne, tam gdzie są tereny osadnicze. I został wytypowany zachodnia część tej zachodniej części gminy, a mianowicie lokalizacja w Kotomierzu, Wierzchówki i w miejscowości Siedno również Wierzchówki. Cała tutaj te zaszrafowane, oczywiście ta dokładność, o której pani mówi, GPS to jest urządzenie, które ma większe dokładności aniżeli mapa i stąd nie by sugerować te różnice, ale te zaszrafowania, które tu widać na szarości, są to obszary 500 metrów wytypowane i zaznaczone. I tak te białe tutaj, to są miejsca, które mogą być z naszego punktu widzenia i przez nasze analizy wytypowane do lokalizacji elektrowni wiatrowej. Może teraz powiem coś więcej o hałasie. Oprócz tego, że te białe miejsca zostały wskazane ze względu na odległość 500 metrów, w głównej mierze została wykonana symulacja hałasu, gdzie w punktach tutaj oznaczonych zostało przyjęte poziomy hałasu dla elektrowni wiatrowych. I tutaj na tych elektrowni systemu elektrowniczego bez nas jest moc akustyczna źródeł jest około 105 decybeli, prawda? I zrobiliśmy symulację hałasu, która wykazała tutaj na początku slajdzie obraz wizowy. Ja może wytłumaczę, które są jakie i dlaczego. Te pomarańczowe tutaj jest to izofona wskazująca 40 decybeli. Na dzień dzisiejszy obowiązujące normy w zakresie hałasu w środowisku mówią następująco. 45 dla pory nocnej i 55 dla pory dziennej dla zabudowy zagrodowej, mieszkaniowej, wielorodzinnej. Natomiast 40 dla zabudowy jednorodzinnej i w porze nocnej i 50 w porze dziennej. Także tutaj z tego wynikają nasze symulacje i lokalizacje tych elektrowni wiatrowych, które będą w następnej kolejności skartowane do załączenia zaznaczonego głównego punktu zasilania. Oczywiście, że byliśmy. Oczywiście to nie jest tak, że nie byliśmy. Zweryfikowaliśmy każdy budynek, który jest tutaj zaznaczony na tej mapie. Ale tylko na mapie, które nie się powiadomiono. Ja zaraz pani wytłumaczę. Proszę Państwa, jak dokonuje się pełnej analizy hałasu w dniu dzisiejszym? Na mapie topograficznej przyjmujemy wszystkie obiekty, które znajdują się w każdym obszarze, sprawdzamy ich przeznaczenie, co jest bardzo ważnym elementem, czy jest to budynek parterowy, piętrowy, czy jest to gospodarstwo rolne, czy jest to zabudowa mieszkaniowa. Następnie na mapie topograficznej nanosi się wszystkie obiekty będące tak zwanym elementem przeszkodowym. Kolejnym elementem, jaki jest, i my żeśmy już to wykonali, to jest to, że tutaj niepodal w gminie Pruszcz mieliśmy maszt pomiarowy, który mierzył wiatry przez ponad 1,5 roku. Na podstawie nie tylko siły wiatru, ale przede wszystkim dla hałasu tak ważnym elementem jest kierunek rozprzestrzeniania się tego procentowej skali roku, program wylicza i analizuje te odległości. Na dzień dzisiejszy nie ma lepszej, bardziej sprawdzanej metody. Kolejnym elementem, żeby zweryfikować te działania, i tutaj bardzo ważnym, to jest już pomiar hałasu, kiedy ta analiza jest w pełni wykonana, a następnie już musi turbina powstać, żeby wykonać dokładną analizę. Dlaczego, proszę Państwa?